Siemaneczko, witam w nowym odcinku. Dzisiaj pogoda barowa, deszcz pada, a my tu mamy awarię. W sumie to remont generalny betoniarki po 10 latach. Od czego by tu zacząć? No tak, wieniec nowy, no wszystko nowe, atak nowy. Oczywiście wałek kupiłem z Allegro. Za krótki, nie wiem, nie spojrzałem. Niby fi się zgadza, resztę się nie zgadza, to jest stary. No i tu szwagier mnie poratował. Jest nowy, no i zaczynamy to składać. Pan Kamil tu ostro, kurde. A tam bez paluszka, nie? No było to dłuto, byś nie paprął się to. No i tutaj nie wyjmujemy tego, tej osłony, z drugiej strony wyjęliśmy. Tu seger trzeba włożyć, ale nie wiem, czy to jest w ogóle. Tutaj strasznie już za dużo nie ma tego gniazda. Tu mam nowy wieniec, tylko wieniec oczywiście jest co centymetr jest większy. No mam nadzieję, że to spasujemy. Tu jakieś, no to wszystko się rozleciało już. No i tu jest ten stary tryb. Starego wieńca nie mam, ale już tak było, że już przeskakiwała. Także wielki czas na nią. Ten to sama. A to są te moje? Tak. A one nie są w tę stronę? No, one nie są w tę stronę. Aha. No dobra, no trzeba jakiś inny patent na to. Dobra, co wkładamy teraz co? Ten wałek. No co, no inny nie będzie. To musi iść w tę stronę, tylko nie wiem, czy to nie będzie nam teraz przeszkadzać. Zacznę to bić. Musi być seger. To znaczy... Cholera wie, jak to ciężko wchodzi. Dobra. Zaraz się tu zorganizujemy. Łożyska na atak nowe, łożyska na bęben tu nowe. Pasek jeszcze stary, ale pasek to jest najmniejszy problem. Tu teraz jeszcze tu musimy też luz wykasować, bo ona przekręca się jakoś. Znaczy... Nie przekręca, tylko tak sama jakby kipruje. A tak mamy złożony, tam segery powkładane. Tu teraz też modyfikacja, bo to było na... Tu w tym był gwint i to było tak zakontrowane, a my to przewierciliśmy na wylot i to będzie tak zrobione, może to nie będzie tak rwać. Ty, no dobra, o kurwa! Ja pierdolę, osłonę nie dałożyłem. Poczekaj, ale to tak było? Nie włoży te osłony. No ona jest rozcięta, czy nie jest? Nie jest. Dobra, odkręcaj. No widzisz. No i tu... No mówiłem, że za dobrze idzie. I tu tak samo to było ucięte. Ucięte tu jest. Ta podkładka, o. I luz skasowany. I ona wtedy nie będzie tak szybko obracać. No musi być wszystko sztywno. A jak ten ślimak długo pochodzi, to też już drugi jest tu założony, bo tu już jeden był, właśnie porównywaliśmy, czy który jest grubszy. Ale to no jeszcze jest w lepszym stanie niż tamto. Nie pada, trzeba to znowu wciągnąć do środka. Dobra, tu muszę te łożyska, to sprzątnąć może. A po samochodówce tam. Chłop jest. To w warsztatach tak robią po śrubach i po gwincie. Tylko. Ty, tu, o patrz, tu jest wybijak. Dobra, dawaj wiertłem Tomek. Wiertłem? Powtórzę śrubokręt, kurwa. A wiertło to chuta, nie. Ty trzymaj, ja będę bił. Spierdalaj. A one dobrze szło, ta? No. No i będzie szło. No. Na nasze tety. Dobra, trzeba to zdjąć i... Nie, no trzeba ją wciągnąć, dobra. Albo odwrócić, czy pada? Wam powiem, że za dobrze idzie to składanie. Co robisz? Weź no, obmuśnij. Za dobrze to idzie. Ale zobaczymy. Dobre. Daj założyć rękawiczkę. Dobra, łożysko mamy jedno nałożone. Nie ma jak dwa. Pokręć.
Dobra, powoli. Dobra. Weź, no w sumie to tak, dobra. Teraz by była dowarta, batem z łyżki zogarli. A to ty, jak jest czyściutko w tym? To ci to myte było. No, że trochę tam... Szkoda, że tu też nie nabiliśmy, nie? Czego? Ale nie, to z góry nachodzi to. No ale pierwsze to idzie, a łożysko drugie. Ale w bęby. Pierwszy nie idzie. No dobra, to jest kurwa stróżkowe, dobra. Gdzie pierwszy pierścień? No nie wiem, no jakoś to... łożysko idzie. A skąd? No co ty, Tomek? I pierścień ci też. Jak tamty stożek trzymał tamte, co to ci trzymał w tę stronę? No tak, no to pierwsze łożysko musi wejść. A stożek zaciskał łożysko. No. I się wszystko tak. Jak to będzie? I stożek wyciskał łożysko. No tak, no jakoś to ci tak będzie wylatywać. Tak, to ci będzie wylatywać. No co, no trzeba kłaść. Nie rozbierałem tego, nie wiem. Nie wiem, bo to się rozleciało. Tak, no się puklim ręką i bęben spod. No jak, no Tomek, masz kurwa wyfrezowane pod tę obudowę. Pokaż mi to. Co, no obudowa to jest równo na zewnątrz. Trzymaj. Mówisz, że to idzie drugie? Dobra. Nie, może i to idzie. Nie wiem, ja nie wiem. Nie, może i to idzie ten. No, tam to odwrotnie jest wyjebane i do tego nie, to nie tam odwrotnie na pewno nie jest wyjebane. Tak inaczej. No nie, no bo... Tamto to bym jak zgniałem. Można. No, łożysko z wałkami zostało jak bęben spod. A tutaj to się wyleciało i tylko coś, co zajmowali im pierwsze. No dobra, no kładka. Tu idzie podkładka i nakrętką to dociska. No to idzie to pierwsze. To no idzie tak, pierwsze to i idzie łożysko, pierwsza, łożysko to dociska. No dobrze. Całe to tu nie chce wejść, panie Tomek. Musi być. Jakby się nie patrzył, to musi być. A daj, no to może... Letko napuknąć i... A trzeba nas malować. A potem... tam co, tam stary pierścień i to dobić? No. Kurwa, że to włożyli, że nie... No to mieli niży to... Jak to zrobi raba? To łyżysko nam tam nie weszło dobrze, ale próbujemy to dociągnąć. Próbujemy to dociągnąć tą nakrętką. Ty, no a tam widać coś z tyłu, że tam... Tak. Tam już gwint się kończy. Ty, no dobra, a jeszcze tam zawleczka wchodzi, nie? No zawleczka tu jest z boku, ta dziura. No tak, ale żeś trafił. A teraz jest idealnie. No ale to już jest dosyć dokręcone? A ja wiem. Ja to do chama bym to trochę dokręcił. To jest, wiesz, jakim, że mnie przerwali gwintu. Gwintu nie przerwali, jak nie przerwali, tylko że może do chama to aż nie tak. Chyba, że poluzować lekko, bo czeka. One się zaciskają, nie? Ale nie, o to chodzi, że... A zobacz, jak to lekko idzie. To chyba po prostu jest to łożysko, bo się wałki kręcą. Tak. No co no. No, albo by musiał... dociągnąć ją prawie do maksa ale i, po, to, i poluzować. Nie chodzi to, to ciasno, to normalnie chodzi. No to jeszcze bym dociągnął, bo te łożyska to nie powchodziły dobrze. A weź to trochę na dół może jeszcze. No dobrze, to może. Chcemy tak patrzeć za podkładkę, nie na środku tego, no ale może tak musi być, nie? Może to jest troszkę większej. No to też jest jakiś, nie? Dobra, weźmy. To czasami stali na nie pamięta, czy tamtego gierkę. Co to? Ta żaba, ale zobacz, widzisz, stare gówno. Dobra, czekaj, weź trochę, zobaczymy. Zobaczymy teraz, zobacz. Nie no, kręć, to coś chyba nie ma różnicy. To tu się kiwo, Kamil, na tym ślimaku, a weźmy, pokiwaj, tak? Duży, ale no nie no, teraz to co to za aluzje, a gdzie to się kurwa? Na ślimaku, chodź.
No tu jest lustna między jednym a drugim i tyle, no to tam już... Ty, no to już jest... Tego na pewno, tak jak my zawsze to dokręcaliśmy bez tego, jak to... Tego bardziej nie dokręcisz, panie. Ręcami to nie dokręcisz. No, no to chłopie, to moim zdaniem to tylko ustawić teraz na zawleczkę, na R, na to i... No to już chyba jest jakoś niedaleko. To widzisz gdzieś to? To jest pół centymetra. Jeszcze. Aha, to teraz musimy jeszcze opierdolić z tym tym. Nie, ona tu jest gdzieś, ta... To... Nie, schowała się, weź na jeszcze. Jeszcze kawałeczek. Jest? No może, może. Jak będzie prostawo, to powinno... A masz nową, czy tą starą? Tą starą albo czwórkę gwoździa. Po dwóch godzinach walki mamy tutaj zrobione, tylko podkładaliśmy, bo to... No niby, ale to w każdym miejscu inaczej wyszło, no i nie mamy jeszcze podłączone, to będzie pierwsza próba. Trochę w jednym miejscu się przycina i zobaczymy, co się będzie działo, czy to się musi ułożyć, czy zaraz pęknie ten wieniec. No i co, włączasz? Czekaj, ja tu koło ataku sobie stanę. Poczekaj, no. Jaki rośnik to koło, no ty! Ale tam i! To w tym najgorszym miejscu stanęła, tu na tytulejce. Co tu kurwa jest grane, że to tak ciężko w tym jednym miejscu chodzi. Ty, to nie jest, nie jest złe, bo Karol bierze całego tryba, nie? Bo raz go bierze z prawej, raz z lewej, ale... No nie, ale to patrz, jak ten wieniec, patrz, tu masz taką przepędzenie, no, ale... chodzi przód, tył, a koło i z postoszku, no to wiesz, jak jest bliżej tego, to ma luźnie. Jak się odchyla w tamtą stronę, jeszcze on chodzi tak, no to napierdala, nie no. Co ale mi się wydaje, że po prostu betoniarkę to musi być słychać na budowie. Ale grechocze niesamowicie. No i co? Czy to się ten remont to... No to jest to miejsce właśnie, no. No ale widzisz, że on za dużo tu wystaje, do tego się wpierdala za głęboko w ten tryb. No nie, jak ona się kręci, to widać, jak on jest... No przecież, no zobacz na tulejce, tu masz kurwa... No tak, ale to jest akurat w tym miejscu, co... Ale nie idzie go inaczej. No. No jak go ustawisz mniej więcej równo, to gdzieś zawsze... Może nie od tych dwóch śrub zaczęli mnie. Ja bym tu zaczęli może od tych dwóch, to by było równi, nie? Tak bym go pogili na tym? Nie, nie pogili go, no. Ja bym no, może tu zaczęli. Mniejszy, mniej tą tulejkę zrobił bliżej, to wtedy tu by odeszło. Ale to wszystko, otwory przestają pasować. I do tego to, a może my źle zaczęli, dlatego musieli te dwa otwory przekładać. Przewiercać. Mówiłem, żeby to obudzić, a ty zmierzyłeś, bo... No, no niby to od tego do tego było... No, wiesz, bo to może nie są symetrycznie to 120 stopni, jak są 3 czy 4, tylko są, wiesz, te są tak, no bo patrz, na przykład tu jest, patrz, to jest przyspawane równo, nie? No. Patrz tu. No, no to kurwa, no to, czy to ślepy kurwa to spawał. A my się kurwa sugerowali właśnie tutaj tą odległością, a nie tu mnie. A widzisz, no bo ty widzisz, to jest wyżej, a ty podkładasz, a to może trzeba było właśnie... No jest zajebić, no tutaj to jest kurwa ta kolora, że... O Jezu, no i co, walka od nowa? No dużo roboty nie jest, ale coś czuję, że znowu otwory nie będą pasować. Kurwa, chuj wie czym to, na klinach to ustawić, kurwa, i wtedy? Nie wiem. Dobra. Coś trzeba wymyślić, kurwa, żeby to równi było. Przerabiamy to i co zmienimy, to oczywiście podkładki. O, tu już teraz jest tyle, tu już znowu jest inaczej, tu trzeba było fasolkować po wiejskiemu. Ale prawie już. Kurwa. Jedzie pasować. Ty, a może samą tą śrubę włożymy najpierw i zobaczymy, czy to wejdzie.
Weź ty do góry tą kamerę. Ostatnie te szlify. Hydraulik. Czekaj, jak to było? Kręcę się w tu. I to muszę tak, tak? W ogóle to jest zerwany gwint. Chyba w tym, bo to się nie chce nam tam wkręcić. To jest ta zaślepka w środku w tym. Kurwa, weź to, bo jak ja to pierdolne. Jak ja nie cierpię, kurwa, w tych kuńskich, kurwa, sisze robić. O, ale. O. Zamiast na szypę. Pokój jakie, że... O, ty, kurwa, to tam człowiek, tam bez gwintu. To w ogóle cię nie wkręci, kurwa. Bez gwintu gdzie trzymać. Nie. Dobra. Nie, no trochę tego. Czekaj. Ten twój tawot jest sam, co? Twój tawot w mojej tawotnicy jest sam. Pożyczył mi te. Wyłączyło się. Nie wyłączyło się. 7 lat temu. Tawotnicę. Który chcę mu pukać w ekran? Co? Pamiętam, jak pukałem kiedyś? Tu. Tylko, że nie możesz tu tego, bo wyłączysz nagrywanie. Jak jedzie punkt po ciebie? No idziemy zobaczyć, panie Karol. No kurwa, no weź no tu zoomuj to, no. Ja nie umiem. Zobacz, no. Po cimku i tak się odbija. Dobra, no tu ciśnienia nie ma, tylko że nie leciało to. Kurwa i padło. Dawaj, daj nam młotek, a ty weź tam włóż głowę do betoniarki, żeby dobrze widział. Tu masz dwa. Dobra, dawaj, kurwa, tą żabę, ja to wkręcę, tam pojebany. Weź, spierdzaj. Gdzie jest żaba? Stawię. A nie, żaba to robi inaczej. Tam. Ej, weź tą włóż głowę. Dobra, masz, wyjdę z tobą. Nie idzie. No nie idzie. Zacinko na winy. Remont uważam za zakończony. Słuchajcie, to już wam mówię, o co chodzi. Trochę ją tam i po. Trochę to pozmienialiśmy, ale ogólnie to. O, to te zęby też wiele do życzenia zostawiają, bo ten był za gruby i ona tak biła. Tu była najciężej, tu następne miejsce. To musi iść w robotę i się jedno do drugiego musi się ułożyć. Przesmarowana trochę. Trochę pochodzi. No to tyle z szybkiego remontu. Do następnego, cześć.